Wojna z bolszewikami nie rozpoczęła się w 1920 roku. Pierwsze starcia miały miejsce w 1919 roku, w styczniu i w lutym, na Litwie i na Białorusi. Rosjanie parli na zachód. Z kolei Polacy zamierzali wytyczyć granicę odrodzonej Rzeczpospolitej na wschodzie. Wojna była nieunikniona. Na początku 1920 roku Sztab Armii Czerwonej opracował plan operacyjny, którego zasadniczym celem było wkroczenie do Polski z wykorzystaniem utworzonego rok wcześniej frontu zachodniego. Rozpatrywano dwa warianty uderzenia – na północy i na południu. Zakładano, że ofensywa rozpocznie się latem 1920 roku. Wiosna 1920 roku należała do Polaków. Ofensywa na Ukrainie przeprowadzona od 25 kwietnia do 8 maja 1920 roku była wielkim sukcesem. Ale już po jej zakończeniu naczelny wódz Józef Piłsudski zdawał sobie sprawę, że za chwilę nastąpi natarcie ze strony rosyjskiej. I tak się stało. Już 14 maja nastąpiły działania zaczepne, na razie na niewielką skalę. Prawdziwa ofensywa ruszyła w lipcu. Przygotowania do obrony państwa władze polskie rozpoczęły na początku lipca 1920 roku. Sejm powołał Radę Obrony Państwa z Józefem Piłsudskim na czele. Ogłoszono ochotniczy zaciąg do wojska. Ogłoszono również pożyczkę odrodzenia Polski. Powoływano straże obywatelskie. Część władzy wykonawczej przekazano z rąk cywilnych do wojska. W całym kraju odbywały się spotkania i zebrania antybolszewickie. Takie spotkanie odbyło się także w Serocku 25 lipca 1920 roku. Odbyło się ono w Domu Ludowym. W miejscu, w którym się w tej chwili znajdujemy, stał właśnie budynek tego Domu Ludowego. Na spotkanie przybyła liczna ludność z Serocka, ale przybyli też goście z okolicy. Między innymi Maciej Radziwiłł, właściciel dóbr zegrzyńskich, właściciel zegrzynka Zygmunt Szaniaski oraz dyrektor szkoły w Serocku Adam Jorku. Gościem specjalnym spotkania był przedstawiciel Ligi Antybolszewickiej Wacław Mitterlich. Wielka ofensywa rosyjska, jaka ruszyła z nad Berezyny Jałty 4 lipca 1920 roku, była początkiem serii klęsk i odwrotu Armii Polskiej. Dowódca bolszewickiego frontu zachodniego Michał Tuchaczewski poprowadził swoje wojska najpierw na Białystok, potem na Ostrołękę, Łomżę i Ostrów Pazowiecki. Polacy toczyli boje opóźniające. Boje pod Brodami i Brześciem pozwoliły na skoordynowany odwrót Armii Polskiej na Warszawę. To z kolei pozwoliło na odpowiednie przygotowanie stolicy do obrony. Stolicy, która była bez wątpienia głównym celem ofensywy rosyjskiej. Trakt białostocki, dzisiejsza droga krajowa nr 62, była jednym z głównych szlaków odwrotu Armii Polskiej ze wschodu. Na początku sierpnia 1920 roku panował tutaj bardzo duży ruch. Wystawić ubezpieczenie od tyłu, 10 minut odpoczynku, sanitariusze zajrzeć do rannych, napić się wody. My pójdziemy z przodu sprawdzić przed nami, co się dzieje. Thank you.
Przez Serock maszerowały od Wyszkowa i Pułtuska niekończące się kolumny polskich żołnierzy. Głodnych, rannych, spragnionych. Miasto było krótkim przystankiem na ich drodze do Legionowa i do Warszawy. Kolumna stojąca. Odpoczynek 10 minut, miejscu. Sierżancie, wystawcie ubezpieczenie z tyłu. Ludzie, chodźcie tutaj, pomóżcie nam. Na początku sierpnia 1920 roku rozpoczęło się fortyfikowanie linii obrony położonej na południe od Serocka. Zaczynała ona się w Jadwisinie, biegła przez Ludwinowo-Zegrzyńskie, Wolę Kyłpińską, Dębę aż do Orzechowa. Była nazwana odcinkiem Zegrze. Początek tego odcinka był właśnie tutaj, na ulicy Radziwiła w Serocku, tuż przy parku przy Pałacu Radziwiłłów. Za pracę na odcinku obrony Zegrze, także tutaj, w Woli Kyłpińskiej, wzdłuż dzisiejszej drogi krajowej 62, odpowiadał inżynier wojskowy, porucznik Jerzy Odrowąż-Pieniążek. Roboty obejmowały budowę umocnień polowych, okopów, zasieków zrutu kolczastego oraz stanowisk dla karabinów maszynowych i dział. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej.
Pieniążek miał do dyspozycji tylko niewielką grupę saperów. Zasadniczą pracę wykonywała ludność cywilna. Początkowo była to grupa mieszkańców Serocka, w tym około 500 Żydów. Później wskutek skarg porucznika Pieniążka przywieziono mu z Warszawy 2000 cywilów. Niestety wiele osób było w podeszłym wieku, schorowanych. Było też sporo kobiet. Prace posuwały się zatem bardzo wolno. Brakowało też narzędzi i materiałów. Mimo to do 13 sierpnia udało się wykonać większość prac i dociągnąć do okopów polowe linie telefoniczne. Halo, halo! Dowództwo pułku Zegrze! Sierżant Malinowski po tej stronie! 12 sierpnia około godziny 20 do Łachy zbliżyły się czołówki 6. Dywizji Strzelców z 3. Armii. Bolszewicy zeszli nad Narew. Cała sytuacja była obserwowana przez Polaków, którzy byli po drugiej stronie rzeki. Przyczółek mostowy w Wierzbicy był obsadzony przez kompanię piechoty, 3 szwadrony kawalerii i baterię artylerii. Bolszewicy zaraz po wejściu do rzeki zostali ostrzelani przez polskie działa i zaniechali forsowania. W nocy z 12 na 13 sierpnia 1920 roku oddziały polskie opuściły Wierzbicę. Nad ranem 13 sierpnia rzekę sforsowała rosyjska 6. Dywizja Strzelecka. Około godziny 7, 8 bolszewicy pojawili się w okolicach Serocka. Przez miasto przemaszerował patrol rosyjskiej kawalerii, który przeszedł główną drogą miasta, dzisiejszą ulicą Pułtuską i Warszawską. Zaraz za wylotem z miasta w kierunku Zegrza został ostrzelany przez 2 samochody pancerne i polską artylerię. Zatrzymało to Rosjan. W tym samym czasie w Wierzbicy odbywało się forsowanie głównych sił rosyjskiej 6. Dywizji. Bolszewicy weszli do miasta, skręcili w ulicę Nasielską i pomaszerowali w kierunku Marynina. Część sił została w mieście. Wróg zaborczy, wróg najeźdźca, wróg niosący z sobą niewolę narodu, ufa, że zdobędzie Warszawę, naszą stolicę.
patrzcie! Patrzcie, jak nas przedstawiają! Czy któryś z nas wygląda tak jak tutaj? Nie! Polski kapitalizm mydli wam oczy! Pewnie dziwicie się, dlaczego ja mówię do was po polsku. W naszej armii dużo jest Polaków, a ja sam zesłany. Ja zawód Soborski. Grigoriewicz. Ludzie, przynosimy wam wolność. Wolność od polskich panów, od polskich kapitalistów. Nasza armia idzie i niesie rewolucję na całą Europę. Wy jesteście pierwsi, którzy będą mogli zaznać tej rewolucji. Uwolnić się od polskich panów. Po co wam oni? Po to towarzysz Lenin stworzył tę rewolucję. Żeby ona poszła na całą Europę. Po to za nią walczył. Po to zlikwidował carat. Po to jesteśmy tu my, żeby nieść wam tą rewolucję, żeby ją nieść całej Europie. Dajusz Rewiata! Dajusz Warszawo! Przed nadejściem bolszewików przygotowana wcześniej linia obrony Jadwisin, Ludwinowo, Zagrzyńskie, Wola Kiełpińska, Dębę została obsadzona przez 7. Brygadę Rezerwową pułkownika Kazimierza Zentkelera, składającą się z dwóch pułków piechoty, 155 i 167. Wzmocnieniem była artyleria rozmieszczona na przedpolach Zegrza oraz w rejonie Komornicy i Skrzeszewa. Na naszym terenie operowali też kawalerzyści z Dywizjonu Jazdy Ochotniczej Huzarów Śmierci. Całą obroną odcinka dowodził od 13 sierpnia pułkownik Stanisław Małachowski, oficer skierowany z 10. Dywizji Piechoty. Jego kwatera mieściła się w Zegrzu Południowym. Przed świtem 14 sierpnia 1920 roku bolszewicka 6. Dywizja Strzelców podjęła natarcie na całym odcinku Grupy Zegrza. Po zaciętych walkach atak przeciwnika został powstrzymany. O godzinie 6.30 podpułkownik Władysław Langner, dowódca 167 Pułku Piechoty, zameldował żenie przyjaciela, który silnymi grupami podsuwał się, atakując w kierunku Bolesławowa, odpędzono ogniem artylerii i karabinów maszynowych. W tym samym czasie Rosjanie nacierali również na pozycję 155 Pułku Majora Jana Namysła w rejonie od Woli Kiełpińskiej do Jadwisina. Nad ranem 15 sierpnia o godzinie 3 bolszewicy usiłowali nacierać na odcinku 1 batalionu 155 Pułku Piechoty w rejonie Woli Kiełpińskiej, lecz zostali odparci. Około godziny 12 nastąpił z kolei atak na pozycję 167 Pułku Piechoty w okolicach Dębego, także nieskuteczny. Około godziny 21 oddziały bolszewickie podjęły próbę natarcia na odcinku 7 Brygady między Wolą Kiełpińską a Dębą.
Natarcia nieprzyjaciela prowadzone tego dnia były słabe. Wszystkie próby przerwania polskich linii obronnych były nieudane. Sierpnia 1920 roku inicjatywę zaczęli przejmować Polacy. Około godziny 3.30 druga kompania 167 Bytomskiego Pułku Piechoty wyruszyła z okopu w okolicy Bolesławowa i podeszła pod położoną na północny zachód wieś Nunę. Polacy szybko opanowali Nunę, mimo to nieprzyjaciel zdążył uciec. Wypad ten pozwolił jednak ustalić, że przed odcinkiem Zegrze znajdowały się oddziały kolejnej rosyjskiej jednostki, 56. Dywizji Strzelców. Mimo że o godzinie 22.30 bolszewicy zaatakowali od strony Woli Spalanej, należy stwierdzić, że 16 sierpnia minął spokojnie. W nocy z 16 na 17 sierpnia 1920 roku trwał ostrzał artyleryjski pozycji bolszewickich pod Serockiem. Było to tak zwane przygotowanie artyleryjskie przed atakiem piechoty na miasto. O świcie do natarcia ruszyła piechota ze 155 pułku. Do ataku grawiery biegnie marsz! Naprzód! Ale do miasta pierwsi wpadli kawalerzyści. Był to 4. pluton 3. szwadronu ochotniczego dywizjonu huzarów śmierci pod dowództwem wachmistrza Pakuły. Ułani, ułani, malowane dzieci, ładuj! Jedna panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, Panienko. 17 sierpnia natarcie ruszyło też w innych miejscach. Zdobyto Karolino i Szatki, miejscowość, w której się znajdujemy. Atak na Szatki wspomagał samolot, który unieszkodliwił bolszewicką baterię artylerii. Za ten czyn kapitan obserwator Czesław Niekraszewicz otrzymał po wojnie krzyż Virtuti Militari. Natarcie polskie rozwijało się pomyślnie. Po pewnym czasie osiągnięto linię Jaskółowo, Wólka Zaleska, Dębinki. Magda, tam broń! Na oswobodzonym terenie jeszcze wieczorem 17 sierpnia pojawili się dziennikarze warszawscy, a do Serocka przyjechał generał Maxime Weygand, szef francuskiej misji wojskowej w Polsce. Yeah.
7. Brygada Rezerwowa została przeniesiona z 1. Armii generała Franciszka Latynika do 5. Armii generała Władysława Sikorskiego. Do godzin popołudniowych 18 sierpnia nie udało się odbić przyczółka mostowego w Wierzbicy. W związku z tym Rosjanie bez problemu przeprawili się przez Narew i zaczęli uchodzić w kierunku Wyszkowa. W dodatku podpalili most, co z kolei uniemożliwiło pościg za nieprzyjacielem. Drewnianą przeprawę Wierzbicy odbudowali saperzy porucznika Odrowąża Pieniążka w nocy z 18 na 19 sierpnia 1920 roku. Umożliwiło to ruch wojsk polskich w kierunku Wyszkowa. Walki frontowe zaczęły przenosić się w inne miejsce, a do Serocka i okolicy zaczęło wracać normalne życie. Walki na ziemi serockiej w sierpniu 1920 roku są ciągle mało znanym epizodem Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Ale o obrońcach naszej ziemi pamiętał marszałek Józef Piłsudski. W książce Rok 1920, która ukazała się po zakończeniu wojny, wspomniał o skuteczności, o determinacji i o bohaterstwie naszych żołnierzy. Straty polskie są trudne do oszacowania. Według oficjalnych danych na odcinku Zegrze zginęło w walce bądź zmarło w szpitalu polowym w Zegrzu około 27 żołnierzy. Trzech z nich spoczywa na cmentarzu parafialnym w Serocku, jeden w Woli Kiełpińskiej, kilku zapewne w Zegrzu, a duża część do dziś leży w polnych, bezimiennych mogiłach. Thank you.